Szczęść Boże, kochani, witajcie serdecznie. Oto kolejna środowa katecheza, nad którą się dzisiaj pochylamy, dzisiaj się zatrzymujemy. Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec, miesiąc w taki wyjątkowy sposób poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. I temat tej dzisiejszej katechezy jest właśnie poświęcony jakby w pierwszej kolejności Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, to po pierwsze, ale też po drugie takiemu tematowi nieco eucharystycznemu, ale o tym zaraz. Pierwsza sprawa, dlaczego Najświętsze Serce Pana Jezusa? Dlaczego w ogóle jest taka uroczystość? Dlaczego my czcimy Najświętsze Serce? Dlaczego ten miesiąc czerwcowy jest właśnie temu poświęcony? Pierwsza sprawa to jest to, żeby pewnie zrozumieć, że my nie oddajemy czci jakiejś części ciała. To nie jest tak, że my teraz czcimy serce, głowę Pana Jezusa, Jego żyły, Jego żołądek, nie wiem, Jego mięśnie, tkanki itd. Serce, tutaj nie tylko chodzi o dosłownie, jakby to dwojakie, to symboliczne i to prawdziwe. Symboliczne, no właśnie, jako serce Boga, jako miejsce, gdzie dokonują się decyzje. To jest ta sfera wolitywna, sfera, która potrafi kochać, czyli tam, gdzie no właśnie Bóg podjął się decyzji, że chce za nas umrzeć, że chce się za nas ofiarować, ale jednocześnie miejsce, w którym my możemy doszukiwać się i boskiej mądrości, ale też tego miłosierdzia dla nas. Tak? Boskie serce. Tak? Bóg ma serce dla człowieka. A druga, jakby ta sfera dosłownie fizyczna, no to jest właśnie to przebite serce na krzyżu. To serce, z którego wypłynęła krew i woda, no, gdzie tutaj oczywiście cała jakby teraz symbolika Bożego miłosierdzia, początków Kościoła, jakby te wszystkie rzeczy tutaj są z tym związane. Dlatego też oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ale właśnie nie tyle my czcimy, tak jak powiedziałem, właśnie organ, co bardziej pewną postawę, która pojawia się w osobie Jezusa Chrystusa. Pewną postawę z jednej strony wierności, ogromnej wierności, z drugiej strony miłości do człowieka, no i przede wszystkim właśnie podjęcia się tej decyzji ofiary. No tutaj kłania się oczywiście znowuż tematyka biblijna związana z rozumieniem serca. Dla nas serce dzisiaj my to rozumiemy na sferę uczuć. My jakby bardziej podzieliliśmy tą sferę wewnętrzną człowieka. Bo mamy serce, mamy duszę, mamy rozum, mamy psychikę i tak dalej. Więc jakby mamy mnóstwo tych przestrzeni, w których dokonują się jakby no, te różne działania tej sfery duchowej, sfery wolitywnej człowieka. Natomiast Biblia jakby to wszystko mieściła w sercu. Mówiąc serce, to pobożny Żyd Starego Testamentu miał od razu na myśli i uczucia, i rozum, i jego wolę, i jego decyzje, no wszystko, co było związane z takim życiem duchowym, życiem wewnętrznym człowieka. Więc właśnie myśląc też o sercu Jezusa, to pewnie w takiej też tradycji tej biblijnej należałoby właśnie spojrzeć na ten czas. Dlaczego miesiąc czerwiec? No myślę, że tutaj chyba jakby odpowiedź jest bardzo prosta. Ze względu na przypadające w tym czasie uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Boże Ciało zawsze będzie wypadało w czerwcu. Nigdy nie będzie takiej sytuacji, że będzie wypadało w maju, jeżeli dobrze. Tak, nie powinno być takiej sytuacji. Jeszcze raz sobie szybciutko przypominam. Teraz taką wątpliwość mam, ale nie, z tego co mi się wydaje, to nie. Z tego względu, że to, kiedy wypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, mam nadzieję, że już jakby wyczuwacie, że jest to związane z okresem świąt wielkanocnych. W zależności, kiedy wypadają święta wielkanocne, tak będzie wypadała uroczystość Bożego Ciała. I kiedy to wypada, mamy niedzielę Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres, jakim jest czas wielkanocny. Po niedzieli Zesłania Ducha Świętego będziemy mieli niedzielę Trójcy Świętej i po niedzieli Trójcy Świętej będziemy zawsze mieli w czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Na zakończenie oktawy Bożego Ciała zawsze będzie wypadało co? Uroczystość w piątek, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli piątek po Bożym Ciele, tak? Po zakończeniu oktawy Bożego Ciała. Więc to jest jakby no taki właśnie wyjątkowy czas i ten miesiąc jakby naturalnie jest poświęcony właśnie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Właśnie z racji, że wracamy również do takiego ogromnego kultu eucharystycznego. Że tutaj no właśnie te wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce w
Triduum paschalnym. Ten czas liturgii jest zbyt jakby naładowany, tam jest zbyt wiele treści. W związku z tym, żeby je odkrywać w różnych momentach, to faktycznie Kościół i liturgia dzieli te poszczególne rzeczy na poszczególne odrębne święta, tak? Czyli chociażby uroczystość Najświętszego Ciała Krwi Pańskiej, Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana. Jakby te tematyki są jakby oddzielnie poruszane, tak? Czy tam, nie wiem, temat Wielkiego Piątku, podwyższenie Krzyża Świętego na przykład, nie? To są, mówię, jakby rzeczy poszczególne, które my odkrywamy jakby w innych momentach. Liturgia je przenosi na inny czas po to, żeby jeszcze głębiej je odkryć i głębiej je przeżywać, bo taka to jest dynamika, no właśnie, liturgii. Tyle treści w Triduum Paschalnym się ukrywa. Więc to jest jakby ta pierwsza część, Najświętsze Serce Pana Jezusa, ale z nią oczywiście, tak jak już tak wspomniałem, wiąże się kult Najświętszego Sakramentu i kult Eucharystii. I nie dotyczy on mszy świętej. Jakby tutaj ja nie chcę się skupiać teraz na sprawowaniu i na celebracji liturgii mszy świętej. Tutaj możemy sobie zupełnie oddzielną katechezę zrobić. Ale chciałbym się skupić na czymś zupełnie innym, na pobożnością eucharystyczną poza mszą świętą. Ja kiedyś już o tym wspominałem w ramach naszych katechez, które mieliśmy w ramach tych spotkań domowników Boga już w Kościele, ale pewnie warto sobie te rzeczy przypominać. I pierwsza sprawa to jest taka, że musimy pamiętać, że kult Najświętszego Sakramentu, on od razu nie był rozwinięty w Kościele starożytnym. Czas początków to jest sprawowanie Eucharystii. To było dzielenie chleba. Więc zasadniczo wtedy nie istniało coś takiego jak kult Eucharystii. Wtedy skupiano się, poza mszą świętą, wtedy skupiano się na samym sprawowaniu Eucharystii. To był priorytet. I dopiero z czasem, kiedy wspólnoty chrześcijańskie się rozwijały, kiedy religia uzyskała wolność, pojawił się taki jeden mały, bardzo techniczny problem związany z udzielaniem komunii świętej. Przepraszam. To zwieńczenie, to już po prostu wieczorowa pora, gdzie pojawił się problem techniczny pod tytułem nie zawsze udało się zdążyć z przyniesieniem Najświętszego Sakramentu dla osoby umierającej. Nie zawsze zdążyło się udzielić po prostu wiatyku osobie umierającej, z tego względu, że po prostu trzeba było pierwszy odprawić mszę świętą i dopiero zabrać Najświętszy Sakrament i wyruszyć właśnie do chorego. W związku z tym powstała właśnie pierwszorzędna idea. I to jest jakby pierwszy powód, dla którego zostaje przechowywana Najświętsza Eucharystia, Najświętsze postacie jakby poza mszą świętą, właśnie w tabernakulum. To jest właśnie ten cel. To jest cel, żeby była Eucharystia w przypadku osób chorych. Że wtedy, kiedy trzeba udzielić komunii świętej choremu poza mszą świętą, wtedy, kiedy trzeba udzielić mu wiatyku, dosłownie przygotować go na moment śmierci. Więc to jest jakby pierwszorzędny cel, który faktycznie gdzieś tam powstał w starożytności. No i on oczywiście z czasem jakby ono zaczyna się rozwijać. Wtedy właśnie zaczęto dostrzegać wartość tego, że no mamy Najświętszy Sakrament, w związku z tym jesteśmy w stanie go adorować. I wtedy jakby no rozwija się znowu jakby kolejny etap. Ale pierwszorzędną sprawą to jest właśnie ta potrzeba zabezpieczenia i właśnie to, żeby był Najświętszy Sakrament w przypadku, kiedy właśnie ktoś będzie umierał, ktoś będzie zagrożony. I może wtedy właśnie uzyskać poza mszą świętą no właśnie komunię, Eucharystię. No ale wiadomo, z czasem no również rozwijają się właśnie cała pobożność związana z modlitwą. Później no właśnie zaczynamy rozwijać całą tą pobożność związaną z wystawieniami, z adoracją Najświętszego Sakramentu. Wtedy no właśnie tutaj średniowiecze nam pokazuje niesamowicie ten kult związany z procesjami eucharystycznymi. Więc dzisiaj no możemy mówić o różnego rodzaju pobożności właśnie wynikającej z kultu Najświętszego Sakramentu, ale niemniej jednak no chyba tym najbardziej nam znanym no jest jednak adoracja. Tylko pewnie my zapominamy często, w jaki sposób tą adorację przeżywać. I często, kiedy jest na przykład wezwanie do adoracji, to niestety no bardzo często w takim naszym duszpasterstwie wkrada się to, że chcemy dużo, dużo mówić. Owszem, adoracje prowadzone są niesamowicie piękne i ważne. Ale w momencie, kiedy pada komentarz, czy pada wezwanie do tego, że rozpoczynamy adorację, no to sama nazwa mówi. Adorować. Czyli tu chodzi o skupienie się na tym, który tu jest. Czyli adorujemy Jego. Jego osobę.
Jego obecność, to kim On jest, to z jaką łaską przybywa. A często jest tak, że na adorację wkradają się wszystkie możliwe modlitwy, litanie, różańce, koronki, wezwania mniej, bardziej pobożne do świętych, do Matki Bożej, do Jezusa Chrystusa. No najróżniejsze rzeczy. Bardzo dobrze. Te sprawy są niesamowicie ważne. Dobrze, że one są, trzeba je wykorzystywać. Oczywiście, że tak. Ale no właśnie, żebyśmy nie zapomnieli o tym pierwotnym sensie adoracji, jakim jest, no właśnie, adorowanie Chrystusa, jakby spotkanie się z tym, który jest w Najświętszym Sakramencie. Więc tutaj, no właśnie, myśląc o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa, myśląc o miesiącu czerwcu, o adorowaniu, no to ja właśnie polecam i zapraszam do tego, żeby właśnie próbować odkryć przede wszystkim ciszę. Czasami cisza potrafi boleć. No i polecam to, żeby właśnie spróbować odkryć, no właśnie, spotkanie z Chrystusem, no właśnie bez dodatkowej modlitwy, bez innej formy jakiejś pobożności, ale samego Chrystusa. I tutaj spróbować wejść właśnie. To jest trudna modlitwa, nie powiem, że nie, ale no ktoś, kto jej doświadczył, to może zobaczyć, jaka ona jest owocna. Czasami milczenie i nic nie mówienie przed Panem naprawdę dużo, dużo potrafi czegoś wnieść, więc życzę Wam na ten miesiąc czerwcowy jak najgłębszych doświadczeń właśnie spotkania z Chrystusem Eucharystycznym i wszystkiego dobrego na ten kolejny tydzień. Szczęść Boże!